Siemanko, witamy wszystkich w jeździe Nystriona. Jest to część druga, odcinek numer 3. Jesteśmy coraz bardziej zarobiści, ciągle nasze mordy, facjaty, proszę bardzo. Jeszcze trochę, niech twoją twarz będzie widać. O, proszę bardzo, tutaj jego, tutaj moja. Tak, nic się nie zmieniliśmy, zaraz nam urósł, mój trochę większy, ale dobra, olejmy to. Ty swojego nie goliłeś przez 3 tygodnie. Nie mam dobra, czasu. Ale nic. Jedziemy do Niderlandu, czyli do Holandii. Czy zarówka podczepiona, obstawiam, że to jest wyjazd? Tak, tu jest wyjazd. To jedziemy z tym kocem, nie? Jedziemy z kocem. Ty patrz, tam jest red. A na moim nie było red. Ja czemu? Światła są włączone, jak jest? Nie, one zwykłe są. Zwykłe? No. Więc ty jedziesz w pole, to będziesz musiał zmienić. Tak? Zmieniliśmy troszeczkę już rodzaj ładunku, ponieważ nie weziemy żadnej koparki ani nic, wieziemy dokładnie. Dokładnie wieziemy, nawet nie sprawdziliśmy. Nie wiemy nawet co wieziemy, ale. Na pewno nic łatwopalnego. Wieziemy. Nie, nie, nie. Jeszcze nie zdarzyło się, żebyśmy trafili coś na łatwopalne. No dopiero żeśmy rozbudowujemy to i ogólnie to jadę nie w tą stronę. Zajedź na chodnicę, bo nie wkręcisz. Chcę naokoło pojechać na niej. Może tylko wziąć. Tak się tak nie zagadałeś, że teraz jest. Z ciebie to wszystko jest w tym sensie. Wybaczcie, to wszystko przerzędnie. Tak, to jak minę. Ale pamiętaj, żeby się przyczepała, nie ma co na to. Nie odszedł się, ale nie da. Ale łamie się, to już nie fajnie wygląda, nie? Ci uderza mnie. Tomek, ogólnie wiecie, przygotowuje się chłopak do kursu prawa jazdy. Nie zwracajcie uwagi na jego bardzo przesłomy jazdy. Co dopiero porządku? Brak ilości wypadków. O, żeś ruch stał. Ogólnie gdybym zdawał prawko tutaj w tej grze, to chyba bym nie zdał. Chyba. Tym bardziej, że właśnie przyjadę na czerwonym. Dostałem 350 dolców. Smacznego. Dobry. No. Cudowne bułeczki kerfurowskie, proszę bardzo. Kajzerka. Koszt 20 groszy. Znikam z kamery, zostawiam cię w świetle słaby. Ciekawe, czy ktoś mnie rozpozna. No ja wiesz, nie. Kiedyś lubiłem siedzieć na czadruletce i tak dalej. Na czym? Na polskiej czadruletce. Co to jest? Portal... Myślałem, że powiesz porn. Nie, to jest portal dla osób, które mają kamerki, które mają mikrofon, którym się nudzi. I właśnie od rytm lidera. No i od światła. Tak, ale... O. W ogóle jechaliśmy do świata, więc sami nie są. Tak? Chyba na dziennej jechaliśmy. Dobra, ale jak co tu wie? Kurde, jak dają. O. Wszystko się tam. Wiewiórki. Jednak te. Możemy wiewiórki po drzewach ganiać. Ogólnie to ile te twardy? Dużo. Czekaj. Zatrzymaj się. To jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na dole. Na dole dziewięć. Tak. Plus zwykłe światła. Plus zwykłe światła. Zwykłe nie ma, a są zwykłe światła. Jeszcze na górze są, na przyczepie są. Obrysówki mamy. A to obrysówki, to nie wiem. No ale liczymy wszystkie światło, tak? Obrysówki, no i dwie trąbki. Ale oczywiście zamiast trąbek możemy jeszcze założyć dwa dodatkowe. Ale patrzcie do przodu. Widzę wszystko. No w sumie dziada się zobaczył. Na razie dobrze. I w dupę by było. I w dupę. Raz w dupę to nie pedał. Dokładnie. Ale wolno jedzie od nosu. A co masz iść? A, go przyrysowali. Obiecuję ani jednego wypadku. Jeśli będę miał jeden wypadek. Zarysowałem.
Nie, no od teraz. Jeśli będę jakiś wypadek, to już nie nagrywam. Więcej serii. Dla mnie. Ja w ogóle nie nagrywam tej serii, to też będzie ciężko. Ją dokończyć. Będzie kolejny. On zapytał! Będzie kolejny porzucony projekt. Chciał mnie, wyprzedził mnie, zobacz. Widziałeś to? Od razu mówię, mafii nie ma, ponieważ mam uszkodzoną mafię, a nie chcę mi się ściągać. Ale ściągnę. I jeszcze podejrzewam. A może my pobierzemy mafię ogólnie trójkę? Czy dwójkę. A to jeszcze jedną serię, bo ja przestanę kontynuować tego trackera. No. To jest rentowne, jakbyś teraz to nagrywali. No to zauważ, żeby nam schodziło dwa razy więcej czasu. Słuchaj, byśmy nagrywali jeden odcinek dziennie, 20 minut. Tak naprawdę przygody trackera, tak? Mhm. No ile już są? 2 lata? Rok. To trochę długo, tak? No rok, ale widzisz, że to jest jednak seria taka lubiana i tak, popularna, lubiana, no bo cały czas jest jednak oglądana. Ale moda na sukces? No, mody. Dokładnie. No dobra, skoro chcę zrobić z tego moda na sukces. What the fuck, silnik gazu. Tutaj... My co wyjdziemy? Właśnie nie wiemy co wyjdziemy nawet. I w dupę. Ha, ciota! Kończymy nagrywanie, dziękujemy, do widzenia. Nie to tak, bo uderz. On za pedofil. On? Ale to ty mu w dupę wjechałeś, ty. Dobra, ale moja jest niepełnoletnia. A ile ja kupiłem? 2 tygodnie temu, że... Ogólnie na następny odcinek może weźmiemy lenówkę, zobaczymy. No proszę cię, ile tam było uszkodzeń? Chyba mam 30% uszkodzeń. Gdzie? Ciężarówki. Mana? Tak, przecież my nie zarobimy... Naprawiana była, ty. My nie naprawimy na same zarobki. No, ale sam widziałeś, jak teraz zarąbałem. No teraz, mamy wiatraki na tle księżyca. Czy to już nie jest piękne? Cudowny widok. Aż chyba uchwycę to w Minecraftie. Nie uchwycę. Nie. Zrób takie w Minecraftie. Wiatrak? No. Ale nie będzie się kręcił. Zrób, żeby się kręcił. Daj modę. Daj jakiegoś moda. Wczoraj oglądałem ogólnie mod Portal do Minecrafta. Nie, Portal. Portal mod. Pokażę ci później. Może wam też pokażemy? Nie. Damy wam linka w opisie. Też? Tak. Nie. Czemu? Bo nie. Bo będzie mechanizm. Nie chcę sam. Nie, damy linka w opisie. Zmieniałbyś pasy ruchu. Z kierunkowskazem. Zostało nam jeszcze 153 km do celu. O tak, jest to, który to trzeci odcinek nagrywa. Ogólnie wjedziemy do Belgii, żeby nie było. Była Polska, były Czechy. Do Czech to mamy za darmo. Było w Czechach też? Było w Czechach. Ale chyba nie odcinek. No chyba nie odcinek, nie wiem właśnie. Grunwetra jedziemy na Holandii. Coś nowego. Ogólnie tak. Wyjechaliśmy Osterbrook, coś takiego. Tutaj. Ale już widzę granicę przejechaliśmy, tak? Nie, jeszcze nie. Prawym. Jeszcze nie przejechaliśmy granicy. Tu jest chyba granica, jeśli do mnie ma. Jedziemy do Groningen. Groningen coś tam. Nie. Holenderskie to jest to. Mamy odkryte Bratysławę. Pozdrowienia dla Skani Trackerki. Mamy Słowację odkrytą, mamy odkryty Wiedeń w Czechach. Nie, to w Czechach? Wiedeń, gdzie jest? Dobra. Nie. Szwajcaria, Austrii, dobra. Przepraszam, z geografią. Dobra, nie popisujmy się naszą geografią. Odcinek z dedykacją dla Skani Truckerki. I jedziemy do ciebie. Mamy szkaperki. Znaczy, do Pani jedziemy, tak? No, czy do Belgii? Pan. Myślałem, że będzie zjeżdżał pedał. Mu dał. O, teraz jest granica. Teraz jest granica. O. Jesteśmy w Falami. Ale jesteśmy zrobić. Może zahaczymy o jakiś trzon. Chciałem. Tak. O, my też może niedługo będziemy beczkami jeździć. Myślałem, że powiesz, że tylko będziemy jarać. Chwal się, chwal. Nie, żeby nie było, nie ramy, nie pijemy, nie palimy, nie walimy. Mamy od tego ludzi. Dokładnie. My od wszystkiego mamy ludzi. Tylko od sklejania filmów nie mamy i ja muszę sklejać. Proszę. Aczkolwiek od teraz wszystkie filmy będą zapisywane w HD. Ponieważ nagranie za... Cześć, do ciebie.
zapis filmu 20-minutowego na laptopie w HD to ile zajmie? 15 minut? Pół godziny? Nawet nie. To zajmie około pół godziny. I po barierce? Nie. Pokażę mi zgas. Ty mu gaz, a on zgas. Mnie fajnie zjazd, zobacz. I w dupę. Musiałem się nazywać. Weź, ty tu musisz stać i czekać. Musiałem się... Weź ty chociaż zatrzymać się przed skrzyżowaniem. To jest harabia ogólnie, możemy oglądać właśnie jak to wygląda. Zanim ty się stąd zbierz, to zdąży się 5 osób złapać. No jak? On się musi zatrzymać, widzisz? Nie musiał, bo ty miałeś ustą pierwszeństwa. Ale tamto miał linię do zatrzymania się. A w ogóle było wciśnie. Dobrze jest. Chciałem nacisnąć gwiazdkę. Nie, gwiazdki nie rozumiem. Wszystko będzie mi gwiazdka. Gwiazdka jest święta. Można takie coś robić. O. Już prawie mi się władował drzewo. A ogólnie zauważcie, ile byłoby mniej wypadków, gdyby nie było drzew przy drodze. Nie! Właśnie nie, nie o to się. No właśnie tak. Wypadki są przez głupotę, a nie przez drzewa. Właśnie bardzo fajnie, że są drzewa przy drogach, bo od razu milej się jedzie. Jak masz drzewa. No bo a to, że jakaś ciocia nie umie jeździć... Ale ogólnie drzewa przy drodze wynikają z tradycji, tak? Kiedyś konwoje i wszystko, konie potrzebowały cienia. I dlatego są posadzone drzewa. Ułnie o wiele lepiej. No ale jedzie. Zobacz, ale jest tak, że gdyby nie było drzew, tam to by wleciało... Jedziesz drogą dla rowerów. Tam to by nie było... Nie wleciałoby ani w drzewo, ani w rów. Ale słuchaj, jeżeli ktoś jedzie przepisowo, to on nie wpadnie ani w drzewo, ani w rów. No dobra, to ale... Ty nie obwiniaj drzew, tylko obwiniaj ludzi, którzy barany wsiadają... No dobra, ale nie, nie każdy jest winny, tak? Ale czekaj. Słuchaj, gówniarz, nie wiem, bogaty jakiś gówniarz zda prawo jazdy, on sobie kupi, nie wiem, Porsche 700 konne, teraz jedzie, rozpierdoli się i co? I później zniżki przez takich debili, ja dajmy na to, mam przesrane, bo ja mu od 30 lat dopiero zbyt. Asta, słuchaj, ale nie każdy... Zniżkę mam. Nie każdy kierowca, który kończy na drzewie, jest gówniarzem. Ale nie rozchodzi się o to. Zauważ, że statystyki policyjne ogólnie dowodzą, że większość wypadków spowoduje wiek od 18 do 21 lat. Co jest taki wiek jest, największa wypadkowość. Okej, są wypadki, no ale gdyby nie było tych drzew, nie byłoby tych rowów, to by sobie wlecieli w pole i by przeżyli, tak? A tak to kończą na drzewie i na tym się kończy jej kariera. Ale ty obwiniasz drzewa, trzeba obwiniać debila, że zapieprza. A co z tego, że zapieprza, że ty będziesz 5 minut wcześniej? Ja wolę dojechać te 5 minut później, ale być spokojnie. Ale po co takiemu gówniarzowi, żeby od razu kończył na drzewie? Lepiej niech mu biorą prawko i tyle. Ale jak jest debil, to nie kończy na drzewie, jego problem. No a słuchaj, ale nawet jedzie... Ja nawet takiego ale nawet nie jedzie żałuję. Pięcioosobowa rodzina autem, domów. Ale jedzie pięcioosobowa rodzina autem, wpadają w poślizg, no i też kończą na drzewie. Ale czur z nimi, no. Ale zobacz też ile wypadków jest przez... Dlatego też, nie wiem kiedy to wprowadzą, ale są fajne barierki energochłonne, tylko na takiej zasadzie, że są słupki. Przez słupki jest przeciągnięta lina stalowa, która się napręża, gdy auto nie puknie. Ciężko będzie. To po prostu auto się niszczy, tak? Ale po prostu osoby żyją się. Po prostu to działa na zasadzie sprężyny, nie? Takie sprężynujące, te linie są takie sprężynujące, fajne. Bo nie ciekawe jak tam wiadukt jest. Dawno nie byłem na wiadukcie. Nie no, ja jechałem niedawno i jeszcze jest w robocie. Ogólnie mamy na myśli wiadukt w Radomsku. Tak, nie żaden inny. W naszym rodzinnym mieście, bo tutaj żadnego wiaduktu nie mijaliśmy i tak zagadaliśmy się fajnie, jest już 46 km do celu. A my tutaj wyzywaliśmy na drzewa i na ludzi. Ja ogólnie mam prawo jazdy ponad półtora roku, no nie uważam się tam za jakieś super kierowcę czy coś. No ale po prostu w miarę podstawowe zasady tam ogarniam, no i wolę jechać przepisowo i powoli niż zapieprzać i się rozwalić. A się park, nie? Widziałeś to? Chciałem cię nawet przebić na drodze i udało się wjechać. Tyle drogi miałeś, prostej do wyprzedzania. Ale jak byłem zagadany z tobą, nie byłem w stanie wyprzedzać. Ja wiem, jak nie chodzi bardzo ładnie z fanami. Bo z tego co widzę, bardzo fajnie mi idzie, nie?
gadałem, a ogólnie panie jechałem. O, roboty jakieś. Prawie jak Polska, czuję się jakbyś się w kraju. I w dupę. Nie. Ha! W dupę. No jak bardzo mu wjechałem, no proszę cię. Ale wjechałeś w dupę. Ja. No, się dęka. Bo nie odjedzie. No i teraz musimy czekać, niestety. Nie musimy. Tak to jest, widzicie, jak Stelion jedzie. Chodź, wymasuję cię, poczekaj, bo... Poczekaj, rozluźnię cię, poczekaj. O, widzisz, o, lubisz takie. Puść mi rękę. Nie, będę fajną ręką. Tą rękę ty gdzieś indziej połóż, tu. Dobrze, że tego widzowie nie widzą, gdzie mi ręce kładziesz. Ale twoje, nie twoje. Pedofil jesteś. Sam jesteś pedofil. Pedofil. A ty pedo. Pedofil. A ty pedo. I zoofil. No i ciota. Iza. Izu. Synonizer. Musiałem się astrocią nazywać. Wieś tam, wieś tam. Ciekawe, nie? Co by się stało, czemu wpadł? Ile to zarobił? 718. Ogólnie mamy drugiego kierowcę, ale bardzo mało nam zarabia. Mam w ogóle dwóch kierowców, tylko jeden. Ale jeden nie. Nie ma ciężarówki. O, widzisz, to jest, moim zdaniem, to czerwone to jest jakaś droga. No to jest droga, to jest Holandia, tak? Droga dla rowerów to jest po... Tam jest pomyślane, widzicie? Tam jest pomyślane, nie to, co gówniano i w Polsce dadzą drogi rowerowe jeszcze mało. Jeszcze nawet, jeżeli jedziecie po chodniku, a droga, czekaj, jak to było, nie będą, kurde. Ale jest, jeżeli jedziecie chyba do... jest ograniczenie poniżej 50 km, a wy będziecie jechać chodnikiem, to jest mandat 50 zł, ile dobrze pamiętam. Ale to tylko ile dobrze ja pamiętam. No właśnie, a ty masz sklerozę, więc... Oj, no to jest sklerozę. Skłonność do zapominania. 17 km załóż, 15 km. Kurde, czekaj, kiedy będziemy mogli wozić jakiś gabaryt. Wtedy będą fajne odcinki. I dawanie! Kontra, prawie jak drift. Mieliśmy fakt, że mnie nie zachowali, bo nie wiem, gdzie teraz pomoc by była w tym roku. Coś odkryjemy zaraz. Ogólnie miałem tak, tam, jak mi było na kamerce, to miałem tak, że raz mnie wywaliło, jak czym jest bliżej danej miejscowości, tam jest 100 km od miejscowości, nie? Jak w Dublinie na przykład 150 do Rostocka jest 100, to wtedy ktoś wywali do Rostocka. Czyli można się wywalić i szybciej się będzie na miejscu. Taki darmowy transport. Nie, ale no, kosztowny. Nie, no chyba nie wiem, ile tam biorą. Za naprawę biorą, ale za transport nie wiem, ile tam biorą. Nie lubię te boki znikną trochę za nami, tylko muszą być tam, bo stronę posunięte. Jedź! Nie wiem, po co się zbierałeś z prawego pasa. Też nie wiem. Ale i tak musisz się na prawo wkładać. Ładuj. No, ładuj się. Ale po co tam posłuchał ciebie od razu, bo to bym się tego... Nie no, już kurde widziałeś to samo. Właśnie, nie? Nie widziałem go. No to czemu się w pustelku nie patrzysz? No było to bardzo pół, tak on byś tutaj był. Ale jakbyś się patrzał wcześniej, to byś wiedział, tak, że cię już wyprzedzi. Za to moją nawigacją. Nie widziałem dziada. Ale ładnie. No to jest Holandia, nie? No nie, że nie Niemcy. Kuuu. I tu. Nie no, bo to był drugi raz, to bym jechał, to był pedał. No tak. No, ale takie ładunki może tylko chodzić. Na pewno, tylko trzeba rozbudować umiejętności, nie? Telefon mi się wyłączył, przed chwilą wyłączył to wyłączył. Dobra, zaraz kończymy niestety odcinek, było miło, było fajnie. Było zarobiście. Ale za blisko bariery. Odbić, nie? Mhm. To nie spędziłem pół życia grając nieraz na rok. Nie, tylko ponad rok. No jasne. Rok grając na serwerach trakerskich. No ja już trochę doszedłem do sprawy, jak wiecie. Zawsze dochodzisz. Nie mam. Ale się do domu na przykład. Pamiętajcie dać nam znać, czy chcecie, żebyśmy parkowali normalnie. Ja spróbuję raz. Parkowali nienormalnie.
Ja mi się woda dobra. To nie na lusterka, nie pan. Czemu nie na lusterka? Nie dasz rady. Nawet musisz się tak nauczyć. Wtedy możemy cię uczyć na lusterka. Przez przypadek ale... Doskonale! 5000 zarobku, poziom 6. Wow! Piątka. Piątka jeszcze. Jeść kłamie. Ale nie wiem, nam brakuje. Dobra, co my tu mamy? Nasz bankowy kredyt wygląda tak. Tutaj nasi. Mamy tak, menadżer garażu, mamy dwa garaże, mamy garaż w Rostoku, mamy garaż we Wrocławiu. We Wrocławiu jesteśmy tylko i wyłącznie my. W Rostoku mamy kierowcę, który jeździ naszym czerwonym, nie czerwonym, tylko takim... Wiśniowym. Wiśniowym, ciemnym, jeździ taki sam sobie, właśnie odpoczywa. Nie wiem, jakim prawem w ogóle. O, i zobacz, powiększył sobie o jeden, podział te. Delikatne ładunki, będzie dużo zbierał. Ale zobacz, że my mamy już te niebezpieczne. No, dobra. O sobie to, mamy drugiego kierowcę. Ciota nim nie robi, bo nie ma ciotarówki. Kierowcy, tak, mamy Miltona. Zysk z ostatnich 7 dni jesteśmy minus 37 tysięcy. W agencji pracy możemy zatrudnić kolejny, ale nie zrobimy tego. A nie możemy go zwolnić, skoro nie ma ciężarówki? Nie będziemy go zwalniać, fajnie. Już kasę zbiera. Fajny jest, cicho. Ciotanie. Dużo się nie zabiera. Dobra, to co? No i w banku, no to właśnie widzieliście. My się z wami, ja wiem, żegnamy. O, czekaj, jeszcze coś. A nie, o! Widzisz to, co ja? Niestety, fajnie. Dodane są nowe te, nie zostawi nas. Może jeszcze pojedziemy w tym odcinku. Nie. Ale czekaj, zrobimy to... Zostaw. No ale jak, może w tym gdzie też są, nie? Ale no to kurde później, kasy nie mamy, człowieku 11 tysięcy mamy tylko. 16 tysięcy. No to jeszcze lepiej, no kurde weź zostaw tą pieniądze, musimy mieć na spłatę kredytów, które pozaciągałeś. Ja zaciągnąłem 50 tysięcy na kredyt. A kto wziął 400 tysięcy kredytu? Ale ja, wzięliście 100 tysięcy, ja wziąłem... No, ja na ciężarówkę. Ja wziąłem tylko 400. No, tylko. Dobra, kończymy. Na razie. Czekaj, no nie jeszcze na razie. Zapraszamy do oglądania, komentowania, subskrybowania, odwiedzania forum astrofilmstudio.ica.pl. No i bądźcie zarąbiści jak my. Na razie. Na razie. Cześć. Cześć.